Gwiazdy są przyzwyczajone do życia w blasku fleszy, jednak w obliczu nieuleczalnej choroby najczęściej usuwają się w cień. O wyzdrowienie walczą w najlepszych klinikach i szpitalach. Odpoczywają w swoich domach blisko rodziny i przyjaciół. Są jednak tacy, którym widmo śmierci nie przeszkadza w kontynuowaniu kariery. Jednym praca pomaga w walce z chorobą, inni ze swojego nieszczęścia robią przedstawienie, które z zapartym tchem śledzi wielomilionowa publiczność. Brytyjska celebrytka Jade Goody sprzedała ostatnie dni swojego życia za bardzo wysoką cenę. Za umieranie przed kamerą zaoferowano jej równowartość 3,5 miliona złotych. Kariera Jade Goody rozpoczęła się w 2002 roku. Otyła, niestroniąca od alkoholu córka narkomanów, wzięła udział w brytyjskiej edycji Big Brothera. Przez swój niewyparzony język, pijackie wybryki i gafy, które strzelała na każdym kroku, Jade stała się w swoim kraju wrogiem publicznym numer jeden. Gwiazdka zasłynęła ze stwierdzenia, że Saddam Hussein jest sportowcem, a Rio de Janeiro to osoba. Mimo że Brytyjczycy naśmiewali się z niej na każdym kroku, brukowcy ciągle śledziły jej losy. Celebrytka wielokrotnie występowała w telewizji, wydała autobiografię, nagrała płytę z ćwiczeniami i wylansowała własne perfumy. O swojej chorobie dowiedziała się w 2008 roku. Lekarze nie pozostawili jej żadnych złudzeń. Rak szyjki macicy był tak zaawansowany, że celebrytka nie miała nawet cienia szans, by wygrać z chorobą. Mimo wyroku Brytyjka nie przerwała kariery. Żyłam przed kamerami i być może przed kamerami umrę, mówiła w wywiadach i słowa dotrzymała. Sprzedała prawa do swoich ostatnich tygodni kolorowym magazynom i kanałom telewizyjnym. Decyzję podjęła przede wszystkim w trosce o swoich synów, którym chciała zapewnić godziwą przyszłość. Przed kamerami wzięła ślub i przyjęła chrzest. Widzowie oglądali jej ostatnie chwile w szpitalu, kiedy nie miała już nawet siły, by mówić. Jedni gorszyli się jej postawą, inni podziwiali zaciętą walkę i troskę o rodzinę. Słowa otuchy wysłał jej nawet premier Gordon Brown, a także Victoria i David Beckhamowie. Amerykańska aktorka Valerie Harper od kilku lat walczy z nieuleczalną chorobą. Lekarze wykryli u niej nowotwór mózgu i nie dali żadnych szans na wyzdrowienie. Valerie dowiedziała się o chorobie w 2009 roku. Diagnozę najpierw usłyszał jej mąż i przez pewien czas nie miał odwagi podzielić się z żoną złą wiadomością. Lekarze dali aktorce zaledwie kilka miesięcy życia, dlatego Valerie postanowiła wykorzystać je w 100%. Gwiazda nie wycofała się z życia publicznego, wprost przeciwnie. Zaczęła udzielać wywiadów i częściej pojawiać się w telewizji. W rozmowach z dziennikarzami mówi o swojej chorobie otwarcie, bez skrępowania. Przyznaje też, że mimo pesymistycznych diagnoz jej apetyt na życie wzrasta z każdym dniem. Zdecydowała się nawet na wystąpienie w kolejnej edycji amerykańskiego Tańca z Gwiazdami. Farrah Fawcett zasłynęła dzięki roli seksownej pani detektyw z serialu Aniołki Charlie'ego. Była ulubienicą Amerykanów, którzy kibicowali jej w walce z chorobą aż do samego końca. Farrah dowiedziała się o chorobie w 2006 roku. Lekarze zdiagnozowali u niej raka odbytnicy i nie dawali szans na wyzdrowienie. Już wtedy aktorka zdecydowała, że chce pokazać światu swoją walkę z nowotworem i zaczęła nagrywać pierwsze komentarze. Wideo miało być jej pamiętnikiem i sposobem na pożegnanie ze światem. 3 lata później w telewizji NBC po raz pierwszy wyemitowano film dokumentalny pod tytułem Farrah's Story. Prawie 9 milionów widzów zobaczyło, jak aktorka traci swoje bujne blond włosy, wymiotuje po lekach, płacze i leży przykuta do szpitalnego łóżka. Kilka tygodni przed śmiercią Farrah przyjęła oświadczyny swojego wieloletniego partnera, Ryana O'Neilla. Para zamierzała się pobrać, jak tylko aktorka poczuje się na tyle dobrze, by świadomie wypowiedzieć słowo tak. Niestety nie doszło do ceremonii. Aktorka zmarła zaledwie kilka dni przed planowanym ślubem. Ostatnie sceny filmu nakręcono na kilka tygodni przed jej śmiercią. Farrah nie rozpoznawała wtedy nawet swojego syna. Patrick Swayze. Gwiazda kultowego Dirty Dancing przez 1,5 roku walczył z rakiem trzustki. Z życia publicznego wycofał się dopiero wtedy, kiedy był już tak słaby, że nie mógł się poruszać. Od początku walki z chorobą media rzucały aktorowi kłody pod nogi. Brukowce wypisywały kompletne bzdury o jego rzekomej śmierci, co z pewnością nie ułatwiło mu walki o życie. Swayze ani na chwilę nie pozostał bierny. Udzielał wywiadów i prostował nieprawdziwe doniesienia. Kiedy dowiedział się o nowotworze, zaczął pisać książkę o swoim życiu. Chciał w ten sposób pożegnać się z fanami. Aktor nie hamował emocji. W jednym z wywiadów przyznał, że przechodzi przez piekło, jest przerażony, boi się śmierci i żałuje, że nigdy nie został ojcem. Jego sposobem na radzenie sobie ze strachem była praca. Mimo dramatycznej diagnozy Swayze nie przerwał zdjęć do serialu Bestia. Przez pierwsze 5 miesięcy nagrań aktor opuścił zaledwie 1 dzień zdjęciowy. Postać tajnego agenta była ostatnią rolą, w jaką się wcielił. Każdy z nas ma prawo decydować o swoim życiu od początku do końca i choć niektórym nie podoba się sposób, w jaki gwiazdy spędzają ostatnie chwile swojego istnienia, to ocenianie ich jest co najmniej nie na miejscu.
Które z wielkich gwiazd postanowiły ostatnie dni pokazać światu? Jeśli przychodzi wam ktoś do głowy, piszcie na forum. Choć temat smutny, to mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek przypadł wam do gustu i intensywnie będziecie klikać w facebookowe Lubię To. Nie zapominajcie też o zaglądaniu na celebryci.wp.tv, gdzie czekają na was wywiady z gwiazdami show biznesu. Czy dzięki charakteryzacji, scenografii miał pan czasami takie wrażenie, że przeniósł się w czasie? No niewątpliwie tak. Niewątpliwie tak, dlatego że rzeczywiście scenografowie i dekoratorzy wnętrz wykonali gigantyczną pracę tutaj. I myśmy mieli zbudowane kolejne mieszkania Wałęsów i rzeczywiście to było niesamowite uczucie, jak weszliśmy do takiego mieszkania, które miało nam 30 metrów kwadratowych chyba powierzchni. Ja sobie wyobraziłem, że oni mieszkali już wtedy chyba tak, bo było chyba szóstka dzieci wówczas, więc to rzeczywiście tak, był taki moment, że miałem takie poczucie, mimo że to było wszystko sztucznie wygenerowane, prawda, w jakiś sposób, to miałem takie poczucie, że tak. Zresztą nie tylko jakby w tym, pamiętam też taka scena na bramie Stoczni Gdańskiej, jak zobaczyłem ten tłum, to też poczułem przez chwilę takim, no, wyobraźnię sobie co mógł i uświadomiłem sobie, co mógł wówczas Lech Wałęsa czuć. Pamiętajcie także, że możecie nas oglądać nie tylko na komputerach. Dzięki naszej aplikacji jesteśmy dostępni na wszystkich urządzeniach mobilnych z systemem Android. Szczegóły znajdziecie na android.wp.tv. Dzięki darmowej aplikacji WPTV na urządzenia mobilne będziecie mieć dostęp do wszystkich naszych produkcji. Aplikacja oferuje wiele użytecznych funkcji, takich jak udostępnianie plików czy tworzenie playlist z ulubionymi programami. Aplikacja dostępna jest na wszystkie urządzenia mobilne z systemem Android, takie jak smartfony czy tablety. Więcej informacji znajdziecie na stronie android.wp.tv. To już wszystko na dziś. Do zobaczenia wkrótce.